zastanówmy się wspólnie, nad postacią Jezusa Chrystusa, nad Jego dziełem, kim On jest wobec nas, jakie są Jego zamiary, jakie relacje wiążą ludzi, narody z Bogiem. Jezus, gdy weźmiemy Ewangelię i byśmy ją zaczęli od początku przewracać, kartkować i czytać o Panu Jezusie, to pierwsze słowa dotyczące publicznego wystąpienia Jezusa, bo jak wiemy, 30 lat żył w ukryciu w Nazarecie, pomagał Maryi i Józefowi. I swoje publiczne wystąpienie zaczyna od spotkania z szatanem. Udaje się na pustynię, tam pości, bo wie, że musi stoczyć pierwszą walkę decydującą. Ona dopiero otworzy drogę jego dalszej działalności. Po długim poście, kiedy człowiek jest osłabiony, przystępuje kusiciel i stara się Pana Jezusa podporządkować sobie. Pan Jezus z tej próby wychodzi zwycięsko. I ewangelista powie, że szatan odstąpił do czasu. Odstąpił, nie zrezygnował. Dopiero zaczyna się walka. Pan Jezus rusza na drogi judzkie, galilejskie. Zaczyna ludzi uzdrawiać i od razu pierwszy cud, jaki dokonuje, to jest uwolnienie człowieka opętanego. I gdybyśmy patrzyli się dalej uważnie, to byśmy widzieli, jak wiele jest spotkań Pana Jezusa ze złym duchem, z opętanymi ludźmi, jak ich wyzwala, uzdrawia, jak Słowem Bożym gromi złe duchy, które z krzykiem uciekają przed Nim. Jaka jest prawda, jaka się kryje za tym? Bóg stworzył człowieka dla siebie. Stworzył człowieka nie jako równego sobie, ale człowiek został Bogu podporządkowany jako dziecko, z tym, że nie jesteśmy równi Bogu, tylko Bóg jest naszym Panem, naszym Bogiem, ale naszym, inaczej mówiąc, naszym władcą. Diabeł, kusząc człowieka do buntu przeciw Bogu, spowodował, że człowiek zostaje wypędzony od Boga i nad nim władzę sprawuje od tej chwili zło szatan. I szatan zniewala człowieka. Jezus przychodzi na świat, aby upomnieć się o swoje, aby wyzwolić człowieka. Ale żeby mógł wyzwolić z tej władzy, musi szatana pokonać. Szatan jest rzeczywistością duchową. I to nie jest władza podobna do tej, którą znamy z układów politycznych. To jest władza duchowa. Moc ducha, która zniewala człowieka. Pan Jezus przez 3 lata wszędzie gromi moc złych duchów. Daje taką władzę apostołom. Kiedy ich posyła do wiosek i miasteczek, do których zamierzał przyjść, mówi: głoście, że nadchodzi Królestwo Boże. Królestwo Boże. Już więcej nie będzie królestwa ciemności, królestwa szatana. Nastanie Królestwo Boże. Z powrotem staniecie się dziećmi Bożymi, wyzwolonymi. I apostołowie idą z tą misją, uzdrawiają chorych, a gdy wracają, są szczęśliwi i mówią Jezusowi: Panie, nawet złe duchy ustępowały nam. I tak Jezus
uczy ich szerzyć w świecie królestwo prawdy, królestwo miłości, królestwo Boże, w którym Jezus panuje. Faryzeusze, uczeni w piśmie, doskonale wiedzieli, kim jest Jezus. Ale oni spodziewali się, że przyjdzie Mesjasz, który ich wyzwoli w inny sposób, nie duchowy, ale który zorganizuje wojska i mieczem i ogniem pokona wszystkich przeciwników, pozabija Rzymian, pozabija z niewoli inne narody i oni zapanują nad całym światem. Tak rozumieli pisma proroków, którzy zapowiadali przyjście potężnego, zwycięskiego Mesjasza. I oni się spodziewali Mesjasza, który uczyni ich naród panami, wyniesie ten naród, uczyni ich władcami całego świata. Zresztą do tej pory o tym marzą. Kiedy Jezus zaczął mówić im o królestwie, że nie przyszedł po to, żeby zabijać, ale żeby zbawiać. Nie przyszedł po to, żeby panować, ale aby służyć. Nie przyszedł do mądrych, ale do tych, którzy są biedni. Że jest posłany do najbiedniejszych ludzi. Takim Mesjaszem, takim królem oni wzgardzili. Znienawidzili go, bo nie chcieli się zgodzić na miłość, na prawdę. A szatan, który odstąpił od Jezusa w pokuszeniu, zaczął sączyć tym ludziom truciznę. Truciznę nienawiści wobec Jezusa. Iż można powiedzieć, że zły duch pracował intensywnie w sercach ludzkich przez te 3 lata. I kiedy dochodzi do tych scen ostatnich, do śmierci Pana Jezusa, to widzimy, że ludzie owładnięci złem, ludzie nienawidzący Jezusa, ludzie, którzy już dawno skazali Go na śmierć, zewsząd Go zaczynają otaczać. Pan Jezus jakby się dziwi, to wy, których uzdrawiałem, którym dawałem nadzieję, których karmiłem, wy teraz chcecie mnie zabić. Jednakże to podburzenie serc, zmącenie umysłów było tak dalekie, że żadne już czyny Jezusa, żadne znaki najwspanialsze nie mogły odmienić postanowień tych ludzi. I kiedy zostaje postępnie uwięziony, wydany w ręce Piłata i rozpoczyna się sąd, domagają, żeby go zabił. Piłat mówi, sami go sądźcie. Nie mamy prawa go zabić, bo tylko Rzymianom przysługiwało to prawo. I rozpoczyna się sąd. Oskarżają Jezusa o różne rzeczy, ale Piłat mówi, no nie znajduje w nim winy. I wreszcie wytaczają to prawdziwe oskarżenie. Bo on jest królem żydowskim. Ma się za króla. W ten czas Piłat bierze Pana Jezusa na przesłuchanie i pyta się, czy ty jesteś królem żydowskim? I Pan Jezus, to jest cały tam dialog w Ewangelii świętego Jana, czy ty sam o ciebie mówisz, czy inni ci to powiedzieli? I kiedy Piłat jeszcze raz się go pyta, powiedz mi, jesteś królem? Jezus mówi, tak, jestem królem. Narodziłem się po to, aby dać świadectwo prawdzie. Piłat tego nie rozumie. Dla niego prawda, on nie znał prawdy. Cóż to jest prawda? Każe Jezusa ubiczować. Kiedy żołnierze po biczowaniu biorą Jezusa, oni wiedzą, żołnierze rzymscy, że ten człowiek jest królem żydowskim. Rzymianie straszliwie nienawidzili Żydów. Starali się im dokuczyć. Jak dorwali w swoje ohydne łapy króla żydowskiego, to znęcania nie było końca. Nie tylko, że rozorali mu plecy, boki, siecząc rózgami niemiłosiernie, ale teraz przyszedł kolej, żeby tego króla do końca upokorzyć. W
wyszydzić. I zarzucają Jezusowi płaszcz karłatny, to jest symbol władzy królewskiej, trzcinę do ręki, też symbol władzy królewskiej. A w końcu, żeby wyszydzić jego godność do końca, zamiast korony prawdziwej, koronę ścierni. Oto król żydowski, zelżony, poniżony. I Piłat jeszcze próbuje Jezusa ratować. Wyprowadza go i mówi: słuchajcie, na Paschę uwalniam jednego z więźniów. Kogo chcecie, żebym uwolnił? Czy króla waszego, czy Barabasza? Wszyscy krzyczą: Barabasza. A Barabasz był złoczyńcą. Króla swojego skazują na śmierć. Jeszcze raz Piłat pyta się Jezusa, chce go uratować. I kiedy wyprowadza go już sąd definitywny i zostaje Jezus skazany na śmierć, wyprowadza go i mówi: oto wasz król. I w ten czas ci ludzie krzyczą: precz, precz, ukrzyżuj go, nie mamy innego króla nad Cezarem. I nad głową Jezusa ukrzyżowanego zostaje przybita tabliczka z winą, bo musiał być podany powód skazania: Jezus król żydowski. Kochani, Jezus jest królem. Jest królem całego wszechświata. Królem o sercu przebitym. Królem, który za swoich poddanych oddaje życie. Królem, który nie przyszedł, aby panować, aby służyć. Królem miłości. Królem prawdy. Królem dobroci. Takiego króla człowiek odrzucił, wzgardził takim królem, bo człowiek bardziej umiłował ciemności jak światło, bardziej słuchał zła jak miłości. Kiedy Jezus zostaje ukrzyżowany, umiera, wypowiada znamienne słowa: Boże, Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ci ludzie nie wiedzieli, że stali się instrumentem, narzędziem w ręku złego ducha, mocy piekielnych. Zły duch posłużył się, żeby zniszczyć miłość tymi ludźmi. Oni wiedzieli dobrze, że to jest król, wiedzieli, na co go skazują, ale nie wiedzieli, że stali się narzędziem zła w tej walce z Bogiem. Pod krzyżem stała matka boleściwa. Miała zapowiedziane, że przeżyje straszliwą tragedię. Miecz przebije jej serce, rozerwie jej duszę. Miecz boleści. Kochani, dramat Matki Najświętszej, jej cierpienie było tym większe, że zdawała sobie sprawę, co czynią ci ludzie. Jaka tragedia dokonuje się w świecie. Bo wiedziała przecież, że to nie tylko człowiek, że to sam Bóg, że króla człowiek, króla swojego człowiek ukrzyżował, zabił. Matka Najświętsza cierpiała ogromnie, bo znała tajemnicę serca Jezusa, wiedziała, że to jest miłość, że człowiek zgadzi miłością, może być większa tragedia. I kiedy miłość została zabita, zgasło słońce, nastała ciemność, pękały z trwogi skały Stworzyciela człowiek ukrzyżował, który go przyszedł wyzwolić. I Jezus po trzech zmartwychwstały. Jezus zmartwychwstały. Przywrócony mocą Boga do życia. Ma od tej chwili moc bronienia nas przed potęgą szatana. Kochani, ale my jesteśmy wolni. My mamy wybrać, dokonywać nieustannie wyborów. Kogo wybieramy?
czy Jezusa, uznajemy Go za Pana naszego życia, za Króla naszego narodu, czy tak jak tamten naród się buntujemy i mówimy precz z religią, precz z Bogiem. Tych wyborów dokonujemy w naszych sercach. W naszych sercach, kochani, ten okropny wybór, kiedy przestajemy słuchać natchnień Ducha Świętego, kiedy zamykamy się na litość, na miłosierdzie, kiedy zło ogarnia nasze serca, wtedy dokonujemy tego samego wyboru. Ci, co uwierzyli, że Jezus jest Królem, ci, co słyszeli Jego naukę, bo Jezus bardzo wiele mówił o tajemnicy Królestwa Bożego. Porównywał, że Królestwo jest jak nasionko, jak zaczyn. Cały czas tłumaczył apostołom, my nie mamy nawet świadomości tej, co oni, jak ich uczył o tajemnicy Królestwa Bożego pośród nas. Uczył ich, jak włączać ludzi do tego Królestwa, jak ich bronić przed zakusami zła. I wreszcie po śmierci, kiedy posyła apostołów na cały świat, idźcie i głoście Królestwo moje, zaprowadźcie Królestwo miłości na całym świecie. On odchodzi, ale mówi, powrócę. Powrócę jako Król Królów, Pan Panów, na końcu czasów powrócę, aby osądzić wszystkich, aby pokonać ostatecznie zło i wszystkich tych, którzy Mu służą, którzy mnie nienawidzą. I scena sądu ostatecznego jest przez Jezusa ukazana w sposób straszny. Ludzie mówią teraz, nie mów mi o piekle, nie mów mi o diable, to już niemodne. To by musiał nie mówić w ogóle o Ewangelii. Bo Jezus mówi o sądzie, mówi do tych po lewej stronie, idźcie precz w ogień wieczny, zgodowany diabłu, jego aniołom i tym wszystkim, którzy służą. Apostołowie poszli w świat, szerzyli Królestwo Jezusa, duchowe, ale słuchajcie, Królestwo duchowe jest stokroć ważniejsze od Królestwa fizycznego. Bo człowiek nie ma nad sobą władcy innego, tylko sumienie, w którym panuje Jezus, i tego sumienia masz słuchać. I naznacza, żeby nam pomóc, naznacza swojego namiestnika, który do tej pory trwa. Jego słuchajcie, bo w imieniu Jezusa naucza. I cokolwiek nie jest zgodnego z nauką Kościoła, cokolwiek jest niezgodne z Twoim sumieniem, jest nieprawdą. Oczywiście, jeśli Twoje sumienie jest zdrowe, jeżeli Ty jesteś człowiekiem naprawdę, jesteś dzieckiem Bożym. I dlatego życie duchowe jest o wiele, nieskończenie wiele wyższą formą jak życie fizyczne, bo życie fizyczne rozleci się, z niego nie zostanie śladu, a duch jest nieśmiertelny. I dlatego w tym właśnie, co najważniejsze, Jezus króluje. A jeżeli jesteśmy narodem wierzącym, to władza, tak samo jak każdy z nas, władza ta świecka, doczesna, musi być podporządkowana Królowi Świata. Tak jak każdy człowiek. Kochani, apostołowie poszli. Poszli między ludzi nienawidzących, ale poszli z mocą Jezusa, posłuszni Duchowi Świętemu. Co się stało? W ciągu paru wieków cały świat zdobyli dla Jezusa, ówczesny świat. A jeśli odkrywano jakieś lądy, natychmiast znajdowali się misjonarze, wielcy misjonarze, którzy nie bacząc na straszliwe tortury, na śmierć, na niebezpieczeństwa podróży morskiej, jechali w dalekie kraje, by zaprowadzać Królestwo Jezusa. I świat został zdobyty
wszędzie dzwony biły, obwieszczając zwycięstwo Jezusa. Czy zło zrezygnowało? Czy szatan zgodził się, żeby wyrywać mu dusze ludzkie? Żeby odebrać mu to, co zdobył już i co trzyma? Nigdy nie zrezygnował. Zawsze w Kościół uderzano straszliwie, powstawały herezje, to ciało Chrystusa było rozrywane, nieustanna walka. Poczytajcie sobie pierwszy lepszy życiorys świętego, to zobaczycie, jakie walki straszliwe z mocami zła staczał, żeby zwyciężyć. Zwycięstwo nie przychodzi łatwo. Zwycięstwo jest tylko za cenę straszliwego nieraz cierpienia i wierności Bogu.